świata. Armia sprząta razem. Twoja czysta Polska. Twój czysty świat. Halo? No? Przeszkadzam? Nie, przeszkadzam, nie przeszkadzam, ale właśnie wychodzę. A nie, ja tylko tak na chwilę włączyłam tylko dyktafon, ale ja nie będę tej rozmowy puszczała. Romku, proszę cię o te ikonki. Oni wpisują dużo szyderczych ikonek, proszę cię. Ponieważ szyderstwo się odbija szyderstwem. Także z tobą rozmawiam. Bo z tobą da się porozmawiać, z Tomkiem się nie da porozmawiać, a ciebie mogę o to poprosić. Ja ujarzmiłam, że tak powiem, trochę ujarzmiłam Zbyszka, bo on na Facebooku też mi bardzo dużo szyderczych takich wysyłał, to dlatego jego tam ileś blokowałam. To tylko o to chciałabym ciebie poprosić. A, chodzi ci o komentarz mój. Znaczy w ogóle wszędzie. To jest cały twój wizerunek. Także naprawdę szyderstwo odbija się szyderstwem, to nie jest dobre. No, nie tylko u mnie, tylko w ogóle, żebyś po prostu nad tym panował. Co innego jak się zaśmiać, nie wiem, tam z jakiejś tam, nie wiem, z jakiejś dziwnej rzeczy, ale nie jeśli jest to pod kątem personalnym czyimś. Także, bo to naprawdę bardzo źle rzutuje i no ja wiem, no ja zdaję sobie z tego sprawę, że na tych, nie wiem, na nagranie i wtedy więcej wyświetleń, ale to chyba nie o to chodzi. Oglądałem to nagranie, co robiłaś teraz dzisiaj i ten. Szkoda, bo powinnaś w nagraniu ten, zadać się to na sobie pytanie. Czy Marley głosił Mojżesza, prawie Mojżesza czy głosił i czy go przestrzega przede wszystkim? Ale ja wiesz co, ja nie wiem, bo Marley, no jak dla mnie, no fajnie może śpiewa, załóżmy, ale ja historii jego nie znam, więc nie wchodzę w takie tematy, gdzie ja po prostu nie mam wiedzy na ten temat. No ale jak ty byś chciał takie nagranie zrobić, to jak masz taką wiedzę, to... też chętnie ja, posłucham. Nie wiedza, można wszystko ten sprawdzić, tylko tak kiedyś mi przyszło na myśl właśnie, bo on tak straszy tylko Boba Marleya w tej szopie, tam tej szoferskiej puszczanie. I tak wiesz, kiedyś mi przyszła taka myśl, ciekawe czy Marley głosił Boba, znaczy czy to Marley głosił prawo Mojżesza, rozumiem, że to no. Ja przypuszczam, że jakby tak twarzą w twarz porozmawiał Marley z tym, z Tomaszem, to przypuszczał, żeby tego ten Marley Tomasza, to by chyba, wiesz, tam na kopa kogoś wysadził, za tym Mojżesza głosić. No. Jeśli włączyłeś nagrywanie, jak się nie boisz takiego nagrania puszczać, to możesz puszczać, mi to nie przeszkadza. Ja po prostu nie chcę na swoim kanale, bo ja zawsze zastrzegam, że moje rozmowy mogą być nagrywane i ja załóżmy też nagrywam, nie wszystkie, ale nagrywam, ale nie zawsze puszczam, także... A ty teraz tą rozmowę nagrywasz, jak powiedziałeś, nie? Tak, włączyłam dyktafon, ale no to, nie wiem, kiepsko cię słyszę. Możesz takie krótkie nagranie zrobić, nawet zadać w tytule, czy Bob Marley głosił prawo Mojżesza. I czy go przestrzegał. Ale nie wiem dlaczego... Tomasz to będzie oglądał to. No, nie wiem dlaczego kiepsko cię słyszę. Jest, nie wiem, dobra, no ale chcesz taką rozmowę, żebym puściła? No to jest taka krótka, to jest oczywiście też pytanie do Tomasza skierowane, tak? Czy Bob Marley, którego tak bardzo Tomasz poleca w swoich nagraniach, czy głosił prawo Mojżesza i czy w ogóle stosował się do prawa mojżeszowego? Nie robi o tym Tomasz nagranie, skoro taki jest wielki mojżeszowiec i tak wielce puszcza Boba Marleya, no to niech robi nagranie o Bobu Marleyu, o swoim duchowym przewodniku, nie? Bo to jest jako duchowy przewodnik Bob Marley. No, dobra, to ja ci nie przeszkadzam, bo miałeś wychodzić, to takie krótkie nagranie w takim razie puszczę. I upominam, i to nie tylko ciebie, tylko wszystkich, którzy ewentualnie będą słuchać tej naszej rozmowy, że po prostu te ikonki jeszcze bardziej pobudzają do szyderstwa, agresji, do tej negatywnej energii. Okej.
Dobrze, wiesz, nie gniewać, ale muszę ten dłużej, tak wiesz. Dobra, wychodzimy razem, dobra, tak, przepraszam, tak. No. Hejka. No, 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 fajne, takie krótkie nagranko, bardzo fajne będzie. Oczywiście wszyscy oczekujemy odpowiedzi Tomasza w nagraniu, czy jego duchowy przewodnik Bob Marley głosił prawo Mojżesza i czy nawet jak nie głosił w swoich piosenkach, to przynajmniej czy przestrzegał prawo Mojżesza, prawda? Jego duchowy przewodnik Bob Marley. No, dobra. No, pozdrawiamy wszyscy Boba, Boba Harleya, czyli Boba Tomasza Harleya. Dobra. Tak to. No, na razie. No, narka. Taka rozmowa. Nie wiedziałam, że... no, jak on, Romek, że Romek odbierze, więc nie robiłam ani programem, ani ten, tylko dyktafon tak włączyłam, jak się Romek, jak Romek odebrał. W tej chwili jest 14.35, czwartek. Dobrze mówię? Tak, czwartek, 17 czerwca 2021 rok. Stop.